przedszkolu nr 4 w Kozienicach w czwartek 8 listopada odbył się przegląd piosenki patriotycznej dla Niepodległej. Udział w nim wzięły dzieci z 8 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Kozienic i Świerży Górnych. Przybyłych powitała dyrektor PP4 Elżbieta Seremak. Przed dyrektorem Wydziału Edukacji w Kozienickim Urzędzie Miejskim Robertem Boryczką, dyrektorkami przedszkoli oraz uczestnikami przeglądu jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki z czwórki. Dzieci z grupy 5 i 6-latków opowiedziały o tym, czym jest niepodległość i miłość do ojczyzny, a zrobiły to za pomocą przygotowanych wierszy i piosenek. Zaprezentowały też polskie symbole narodowe, hymn, flagę i godło. Po nich przed publicznością zaprezentowały się przedszkolaki z przedszkoli w Kozienicach oraz przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych, a także z kozienickich oddziałów przedszkolnych w szkołach nr 1 i 4. Były piosenki o niepodległości, ojczyźnie, o Wiśle i Ułanach. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła do Polski, do Polska. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Występy zakończyli reprezentanci przedszkola nr 5, śpiewając Ostatniego Mazura. Później wykonawcy uczyli pozostałe dzieci tej piosenki, a na koniec dyrektor PP4 w towarzystwie dyrektora Wydziału Edukacji rozdała wszystkim uczestnikom dyplomy i upominki książkowe za udział w przeglądzie.